Wyruszają mieszkańcy gminy Sławatycze i gmin Ościennych na marsz patriotyczny do Janówki, czyli do miejsca bitwy powstańców, gdzie znajduje się pomnik ku ich czci. Ta tradycja ma już około 10 lat, że maszerujemy w nocy polami z pochodniami, ze śpiewem patriotycznym na ustach i tam na miejscu już wita nas między innymi koło gospodyń wiejskich z Janówki, ale również i nasi strażacy. Jest poczęstunek dla wszystkich, którzy biorą udział w tym przejściu i złożenie, symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikiem, zapalenie świeczek. Trasa jest spora, bo idzie się około 2,5-3 godziny po drogach nierównych, bo wiadomo, gdzieś tam gruntowych, na skróty, tak samo jak szli powstańcy. I to zresztą o to tutaj chodzi, żeby poczuć też trochę ten taki może klimat niedogodności, ale przede wszystkim, żeby uczcić powstańców, ale uczcić też na wesoło, bo ja zawsze o tym mówię, że my powinniśmy trochę też nasze te rocznice patriotyczne świętować a la Amerykanie, czyli na wesoło, a nie tylko na smutno. Więc tutaj oddajemy cześć jak najbardziej tym, którzy polegli w obronie wolności naszej ojczyzny. Natomiast jest to zawsze świętujemy, my świętujemy. I to trzeba sobie wbić do głowy, że my powinniśmy naprawdę z wielką radością świętować to, że po tych 123 latach odzyskaliśmy niepodległość i pojawiliśmy się znowu na mapach Europy, a nie być smutni z tego powodu. Także świętujmy się, uśmiechajmy się z tego powodu, że żyjemy w wolnej Polsce i myślę, że dzisiaj kolejny raz, już chyba 10 albo 11, nie pamiętam dokładnie, właśnie tak będziemy robić. A cóż to za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Jako współorganizator tego marszu, także w pierwszych dwóch marszach, to no niestety nie brałam udziału takiego czynnego, ale byłam, przygotowywałam, byłam, także to jest piękna inicjatywa. Dla nas to jest super tradycja i będziemy ją kultywować, póki będziemy mieli na to sił. Są stali bywalcy, którzy zaczynali tutaj ten marsz kilka lat temu i myślę, że oni są wierni tej tradycji i jest nas w większości właśnie w takim wieku już trochę dojrzalszym. Oczywiście młodzież dochodzi do nas, część osób dochodzi spod swoich mieszkań, mieszkańcy Sławatycz też dołączają do nas. Tak, oczywiście, tak, oczywiście. Na koniec co, wspólna biesiada? Czyszczenie tej wolności? Oczywiście, jest tam odśpiewanie hymnu, jak dojdziemy na podpomnik. Później kiełbaska, wspólne śpiewanie, biesiadowanie i marsz z powrotem. Poza naszą Polskę.